Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Lego Indiana Jones, odcinek drugi. Tym razem mam wyłączonego Chroma, więc my sobie możemy włączyć ręcznie tekstur Quality Hig. Więc okej. Okay. Czemu Lego Indiana Jones, a nie jakaś inna gra typu Ratchet & Clank? Dlatego, że raczej tutaj Clanka nie chce mi się dzisiaj nagrywać. Nie nagraliśmy niestety z pomidorem Mario 64, a też nie chce mi się Modina nagrywać, więc postanowiłem sobie, że Lego Indiana Jonesa. Tutaj tak, poszukiwacze zaginionej Arki, City of Danger, więc ruszamy. Więc tak, no nic się właściwie nie zmieniło od ostatniego czasu. Dosłownie nic się nie zmieniło. Jej. Więc znowu jest Indiana Jones i ta nasza panienka. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ale cóż. I znowu będę musiał wrzucić kasenki. No cóż, dobrze, że przynajmniej nie ma głosu w postaci. No i zostało nam zwinięte zdjęcie i musimy je odzyskać od małpy. I ogólnie kostiumy postaci to są zupełnie osobne postacie, czyli ten Indiana Jones bez tej kurtki, wiecie, skórzanej kurtki, to jest zupełnie inna postać, czyli teraz jest, jak on się nazywa? Indiana Jones, no, pustynny, a to jest Marion. To jest ta sama? Nie wiem, że to dobra, weźmiemy sobie banankę. Wow. Ot. Bananka? Gdzie mam rzucić tego bananka? A, pewnie w niego musimy rzucić. Tylko jak to się rzuca? O. Deal? Dasz nam? Bankę? Okej. Okay. Więc jak widzicie, mechanika małpy działa tak, że ona nam rzuca i od razu mamy przedmiot praktycznie, który ona nam rzuciła. Więc coś tu jeszcze jest takiego bardziej potrzebnego? Nie, chyba nie. Więc możemy iść dalej. Jak widzicie, tutaj są takie NPC-ty, z którymi nie da się gadać ani nic. Ciekawe, czy możemy go uderzyć. O, to był zły pomysł. Więc zapamiętajcie sobie, nigdy nie bijcie obcych ludzi, bo to się źle skończy. No cóż. Tu sobie rozwalę. Czy ja właśnie... Nie. No, ten gość się chyba ode mnie odczepił. Dobra, więc idziemy dalej. Do kolejnej lokacji. Coś tu chyba jest. Więc trzeba to sprawdzić. Okej, okay, teraz mamy tutaj... nie wiem, jak oni się nazywają. Szejkowie, czy jakoś tam. Zamaskowani bandyci, o! Panienko, proszę tutaj o... O to byś zdobyła ten miecz, gdyż będzie on nam, nie wiem czy na pewno, ale no przyda się. Będzie prawdopodobnie silniejszy niż twoje łapki. No nie! O ty! Nie bije się kobiet. Stary. Ogarnij się. Kobiet się nie bije. Seriously. Dobra, wykupimy sobie ten... Nie! Dobra, zostawiam łopatę. Łopata też może być jak forma obrony. Co to jest? Będzie jakiś stragan czy coś? Ogólnie w tych dodatkach, o których mówiłem w poprzednim odcinku, można jeszcze odblokować szybkie robienie rzeczy, na przykład szybkie budowanie, szybkie... co tam jeszcze szybkie jest? Szybkie budowanie, no kurde, nie pamiętam. Szybkie budowanie, szybkie naprawienie i te sprawy. Naprawię tutaj te wszystkie stragany, bo czemu nie? Będziemy mylimi ludźmi, którzy pomagają odbudowywać stragany i chyba będziemy sobie, sądzę, że będziemy przechodzić sobie jeden poziom naraz, gdyż no to
Na pewno nie chcecie, na pewno wam się nie chce oglądać odcinków 40-minutowych. Mimo, że może i by mi się chciało to robić, niekoniecznie by mi się chciało to oglądać, gdybym miał to robić. To znaczy, ja oglądam ogólnie filmy godzinne, youtuberów czy coś, bo wtedy jest fajniej. I mam przynajmniej co oglądać. To chyba muszę rozwalić. No, dokładnie. Jej. Mogę to zgliczować? Nie. Aha, teraz dopiero. Okej. Okay. Więc teraz sobie tak zrobię. Wiecie, to na serio chyba potrzebna jest jakaś specjalna postać, aby tutaj wejść, bo... Okej. Okay. Sobie weźmy... Kurde. Na serio nie możemy mieć dwóch przedmiotów na raz. Dobra, to najpierw tu chodźmy. Aha, więc teraz musimy te... No świetnie. Kobieta mnie bije. Okej, jakiś tam kwiatek. Boże drogi. Znaczy, a czy mogę te kwiatki stanąć, bo jak mogę? No, blisko. Coś tu musi być, to nie... O! Zdobędziemy sobie ten skarb, gdyż on jest ten taki bardzo łatwy i można go od razu zdobyć. No kurde, no przestań bić tego gościa. Przestań bić Indiana Jonesa. Bo nie będzie Indiana Jonesa 3. Kolejnego filmu nie będzie. Nie bij Harrisona Forda. No tak, bo... Zaraz, Indiana Jonesa zagrał Harrison Ford, czy... To... Bo wiem, że Han Solo... Że tak powiem, Han Solo był Indiana Jonesem. Więc chyba tak, no. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze po ten niebieski guzik. A co? Niebieski stud, tylko po to, abyśmy mieli troszkę tych pieniążków. Bo tak, bo czemu byśmy ich nie mogli mieć? No, czy ja mogę... Aha! Ja chciałem powiedzieć, że rozwaliłem przez ścianę, ale okej. Czy ja to mogę rozwalić? Nie. A, mogę. Gin! Gin, będzie hajs. Więc... Jakoś nie widzę poprawy w tych teksturach. Nie wiem, czy to jest specjalnie, czy nie. Oj, tam ci szejkowie stoją. O mnie ta lokacja strasznie przypomina jedną z lokacji z Tomb Raidera. Więc tak, te takie włazy są tylko możliwe dla osób niskich. Żeby tutaj nikogo nie obrazić, po prostu powiem, że niskich. Więc teraz musimy jeszcze jeden klucz zdobyć. I tutaj sobie przypomniałem, że tu musi być konkretna postać. I dodatkowo jeszcze wam powiem, że jeden z moich widzów poprawił mnie, bo ja sobie pomyliłem z Władcą Pierścieni. Pomyliłem sobie z Władcą Pierścieni tych wszystkich... te wszystkie postacie i... Z bombą postacie to w Lego Władcy Pierścieni są, a tutaj to jest bazooka, więc przepraszam za mój błąd i dziękuję ci mistrzu za poprawienie, bo to mnie właśnie mistrzu poprawił i jest fajnie. Mam nadzieję, że będziesz oglądał tą serię i jak palnę jakąś głupotę bądź pierdołę, zwał jak zwał, to mnie poprawisz, żebym nie palnął więcej takiej pierdoły. Gin. Nie chcę się po tamtą łopatę wracać. Też mogłem podilować, żeby była ta łopata. No nie wiem, opłaca się... No, nie pamiętam dokładnie tych poziomów. Dobra, krzęść to. Przecież nie mamy robić 100%, tylko mamy po prostu to przejść. Nikogo nie obchodzi, jak dobrze zrobię tę grę. No i świetnie, jeszcze zmarnowałem ten miecz.
Brawo, Pixel! Zmarnowałeś miecz. Ej, daj Kamela. Daj Kamela. No jaki typ? Ej, pożycz Kamela. Jak on to się nazywa po polsku? Wielbłąd. Pożycz wielbłąda, gościu. No proszę. No nie bądź... O, będę bił z kielicha. To będzie dobre. Aha, to są nieprzyjaciele, okej. Okay. Czy ja mogę tu zbliczować? Nie. Goń się. Goń patyka. O! 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 I kto jest teraz bossem? Kto jest... Kurwa. Najwidoczniej ja nie jestem tym bossem. No jaki typ! Stary, ogarnij się. Przydałaby się bazooka, żeby rozwalić tamto auto. Znaczy na pewno by się nie udało, ale okej. Okay. Dobra. Dobra. Jak ja mogę to rozwalić? No jaki typ! Stary, ogarnij się. Padnij nad agresją. Czy ja muszę to rozwalić? Co ja mam to zrobić? Ej, seriously. Ludzie, ogarnijcie agresję! To jest gra na dzieci, a wy tu strzelacie co chwilę. Jaka agresja? Ja nie mogę. Nie wiem, co ja mam co zrobić. No, ja nie mogę! No ja rozumiem, że Indiana Jones i te sprawy, ale to już jest przesada. No. Teraz tą panią poprosimy, żeby ona tutaj przejechała. Nie da się. Demet. Okej, okay, ty nam zaskoczyłeś. Otrz, ty mały kubko. O, ty kubko. No dobra, tak chcesz je mamić? No co, powiem ci, że nie zadziera się z kobietą, która ma miecz. No, panowie, to jest lekcja na całe życie. Nie zadziera się z kobietą, która ma miecz. Bądź szable. Bo tak, to jest chyba szabla. W ogóle jak ktoś nie oglądał filmu, to nie polecam, że tak powiem, nie polecam grać w tą grę, gdyż jeżeli nie oglądaliście filmu, to strasznie dużo sobie zabieracie, że tak to mogę powiedzieć. Okej, okay, szanie ich. Nie chcę mi się z nimi walczyć, żeby powiedziawszy, nie mam z tego żadnego zysku, więc... poza tym, że umrę więcej razy niż wygram z nimi. Jeżeli oni mnie kurde mają na 3 ciosy, kurde. Ogólnie, jeżeli ktoś tutaj bardzo się interesuje tymi całymi grami LEGO, to czy jesteście zainteresowani tym LEGO Dimensions, gdyż... LOL. LEGO Dimensions, gdyż no ja bardzo. No i chciałem się dowiedzieć, jaka jest wasza opinia. I poza tym, jaki pakiet byście tam kupili sobie, bo tam będzie parę pakietów poza tymi startowymi, czyli bodajże poza LEGO Przygoda i te sprawy. Ja osobiście, to gdy będę miał to całe LEGO Dimensions, to kupuję sobie pakiet Powrotu do Przyszłości i Doktora Who. Bo Doktor Who bardzo lubię ten serial, a bardzo lubię film też Powrót do Przyszłości. Ogólnie jakby jeszcze wyszło na bity, to było fajnie. Znaczy pewnie no, grafika byłaby do dupy, ale okej. Okay. No nie dziwmy się, no z bity nie wyciągniemy to samo co z PlayStationów 4 i te sprawy. Co to jest? Znaczy rozumiem, że na pewno lepsza grafika niż na PSP, ale co tu jest? A co to? O. Przypadkowo znaleźliśmy. Co tu będzie? Co to będzie? Co to będzie? Czy coś będę miał za to? Może zniszczyłem te kwiatki? Wow! Mogę latać. Okej, lecimy do tej szklarni. Co to będzie potrzebne? Czy ja mam to przesunąć?
Oczywiście. Bo tą kulę zakładam. Nie, tą kulę też trzeba przesunąć. Myk, myk. Wow. 100% odmierzenie. Dobra, ale lecimy tutaj, sobie porozwalamy, żeby mieć 100% w poziomie. Tak bardzo jestem gościem, który wali 100%. Znaczy, no nie obchodzi mi ogólnie 100% w tych wszystkich, jak to się mówi, w artefaktach. Ale Jezus Maria! Ale tak ogólnie, to chciałbym mieć 100% tej gry. Hop. Hop. Okej. Okay. Yes! Kurde, mol. I chyba właśnie ten jeden poziom będziemy tylko robili sobie na odcinek, gdyż po pierwsze będzie więcej tych poziomów. Więcej odcinków znaczy się. I... Damn it! No, przynajmniej straciliśmy fioletowego studa, tylko niebieskiego. To już, że tak powiem, pół biedy. No dobra. Znaczy, pół biedy. No, fixa. O, będziemy mieli dwa klucze. Nice. Znaczy, nie wiem, po co mi dwa klucze, ale okej. Okay. Dobra, chodźmy tu, naprawmy. Będzie ok, mam nadzieję, kurze się. Jej. Tu musimy przenieść dwa kawałki jakiejś maszyny. No, ktoś tu sobie wieszał ubranka. No okej. Patrząc po nogach, to nie wiem, czy takie skarpetki by nosił ludzik Lego, ale okej. Okay. Raz. Powiedział co wiedział. No, poniżcie sobie, będę miał 100%, bo już niedużo zostało do tego 100%. Dobra. No, tu jeszcze sobie poniżczę, jestem bandalem kompletnym, więc zniszczę wszystko, co wpadnie w me ręce. No, wpadaj to przeklęte 100%, chyba jak sobie będę pisiął to. Wtedy będę miał 100%. W ogóle nie wiem, czy jest jakaś zależność dotycząca poziomu, czyli na przykład jak w tym zdobędę 50 i dostanę True Adventure, a w następnym zdobędę 50, to nie dostanę. Nie wiem, czy tak jest. Nie wiem sobie, czy tak jest. Jej, True Adventure. Zakładam, że to musi być Indiana. O, właśnie. Jej. No, Jezus. Jaki typ, kurde, bo... Co ty robisz? Okej, zbudujemy sobie. No! Ciekawe, jak będziesz budować w rękach. Po prostu geniusz. Nie wiem, czy liny, na których zawieszone są te ubrania, by wytrzymały takie obciążenie w prawdziwym życiu, ale no dobrze. To jest gra Lego. Tutaj nie patrzymy na realia. Bo to są gry, aby od tych realiów się odciągnąć, że tak powiem. Jej. I skaczemy. Geronimo. Geronimo. Mówcie sobie jak chcecie. Tu możemy iść. Nie puścili nas. Chamy. Chamy i prostaki. Okej, tu musimy chyba wjechać. O nie, nie, o nie, o nie. O, oż ty mordę. O, i możemy też zmieniać czapki, dzięki czemu bardzo mądrze, że panowie policjanci będą myśleli, że jesteśmy jednym z nich. Oczywiście mówię bardzo mądrze w sarkazmie, rzecz jasna. I możemy coś takiego zrobić. Proszę o otworzenie drzwi. Ło! Akcja inwigilacja. Zaczniecie mnie bić.
No i kurde! No i musiałem skrzanić wszystko, cały mister. U. Ja sobie pójdę po tą zieloną czapeczkę. Nie, kurde. No i odbudujemy sobie. Dobra. Teraz musimy tylko naprawić. Dobrze, że nasze obydwie postaci mają klucz. Tym. No kurde. Jak się startowało to po prostu? Dobra, niech kobieta prowadzi. I my, kurde, rozwalamy wszystkich. Rozwalamy wszystkich. A co? Ja się będę ograniczał. Myk. Aha, to nie działa. I my zdobywamy tyle tych rzeczy, że ho, tych studów, że ho. O, myk, 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 kurde, myk. Już, to tyle. No aż się tak dobrze nie roz... O, jeszcze tego trochę jest. Lecimy, kurde. Kurde, przejeżdżamy. Myk. Teraz ktoś by mógł dać żart o tym, że tak właśnie kobiety prowadzą. Oczywiście ja tego żartu nie dam, bo to by było bardzo, 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 bardzo nieładne, niegrzeczne. Gdyż może jakieś mnie panie oglądają. To by było dobre. Wow, no nie! Dobra, lecimy. No nie! Okej, teraz chyba będzie walka z bossem. O, właśnie, chyba nie. Dobra. Jaki cheater, on ma flyhacki. Dobrze. O, i z nas, nasz przyjaciel. Nasz kumpel. I zabrał naszą. Naszą koleżankę. Dobrze. Dobre. Jej, ukończyliśmy poziom. Jakieś 30 minut chyba. Więc blokowaliśmy kostium Indiana Jonesa i Marion. Jak to jest ta sama postać? Okej. Okay. Mam True Adventurer. Szkoda, że to nie jest w większej rozdzielczości. Ej, zdobyliśmy trochę studów. Dobra. Właśnie nauczyłem się to omijać. Więc wrócimy sobie do Burnett College i zakończymy ten wspaniały odcinek. Ja się napiję soczku malinowego. No, już możemy? Dziękuję. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie jesteście źli na to, że nie mam ochoty. Że nie miałem ochoty na Ratchet & Clank oraz, oraz Modi Inane. Ewentualnie możecie być źli na mnie o to, że nie nagraliśmy z Pomidorem tego Mario. To było tylko moja wina, od razu mówię. Nie, że Pomidor coś zawinił, tylko to wszystko była moja wina, bo zapomniałem, nie chciało mi się po prostu. Tak jak widzicie, to o, jesteśmy teraz dwoma Mariolami, że tak chcę powiedzieć. Ale ja chcę na koniec odcinka być dwoma Indianami Jonesami. Jak coś nie brzmi. O, więc teraz Indiana Jones i Indiana Jones. O, o, klony. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć, pa pa!